Hej, witam was bardzo serdecznie w Karoshima, w kolejnym odcinku serii Karoshi. Możliwe, że wspominałem, robiąc tego let's playa, że no, być może pojawią się jakieś nowe odcinki, bo to jest gra, która stale się gdzieś tam przewija w różnych fanowskich wydaniach. I dzisiaj będziemy mieli grę pod tytułem Karoshi Portal. Czyli już łatwo się domyślić, że to jest połączenie Karoshiego z Portalem, chociaż tego Portala też nie będzie tutaj aż tak dużo. Ale dobra, zagrajmy. Ja wcześniej przeszedłem 30 poziomów po to, żeby właśnie się zorientować co i jak. Znaczy, wiem jak się w to gra, ale wiecie, żeby się zbytnio po prostu nie zacinać. No i standardowa pierwsza runda to nic trudnego. I w drugiej już mamy Portal Gana, czyli standardowo mamy dwa portale, jeden odsyła nas do drugiego. Ale jak widzicie, niektóre z tych poziomów są takie, powiedzmy, mocno klasyczne, jak to jest w Karoshim, na przykład to, gdzie musimy przesunąć dwie skrzynki po to, żeby jedna spadła nam na głowę, więc nie jest to coś, czego byśmy wcześniej nie widzieli. Okej, okay. Tutaj jest kompletna nowość, czyli jesteśmy tak jakby ninją w żelaznym stroju i to powoduje, że nie możemy się zabić. Dopiero bomba powoduje, że nasz strój się niszczy i wtedy już możemy się możemy popełnić samobójstwo. Okej, okay. To jest proste, czyli fioletowy guzik, fioletowe bloki. Tutaj z kolei będzie tak, czyli najpierw muszę tędy wejść, tutaj tak to przepchnąć i pudełko spada mi na łeb. Tutaj jest co prawda pudełko, ale i guzik, ale ono nie ma jakiegoś większego znaczenia, w sensie może dałoby się to jakoś przejść w taki sposób, ale ja to przyszedłem w taki. Dobra. Więc tutaj musimy wejść na samą górę. W tym celu oczywiście przydadzą nam się nasze cudowne pudła. Ale jedno chyba bym musiał mieć właśnie tu na dole. Znaczy, mógłbym spróbować jeszcze tutaj. Chyba, że tak. No, tak też można, oczywiście. No, teraz można się w spokoju zabić. Runda 10, czyli właściwie 1/3 gry mamy za sobą. Tutaj standardowo wysadzamy bomby. Zauważcie, że wysadza się te bomby duże, natomiast te małe wystarczy parować i to tyle w tym temacie. Teraz tak, co tutaj trzeba było zrobić? Aha, chyba wiem. Chyba mniej więcej kojarzę, o co tutaj chodziło. Ale może zrestartuję. To było tak, że tu jeden portal, tutaj drugi. Teraz jedno z tych pudełek trzeba było przepchnąć tam do góry. O, właśnie tak. I teraz, kiedy to pudełko blokuje tej fioletowej ściance drogę, można je przepchnąć. O! Okej, okay. Tutaj po prostu musimy zabijać poszczególnych karoszich. Jeden kolec przypada na jednego, także
nic w tym skomplikowanego nie jest. Teraz tak, tutaj... tutaj... coś tutaj trzeba zrobić, a co? A, no tak, tak też można. Jak widzicie, nie było to zbyt skomplikowane. Okej. Okay. Tu początkowo człowiek się zastanawiał, what the fuck, co tutaj trzeba zrobić. Na szczęście eksplozja skutecznie nas zabija. Na tą górę nie patrzcie, to jest tylko tak dla beki tutaj wstawione. Nawet się w sumie tam nie możemy dostać, więc... no nie warto się na tym skupiać. Okej. Skoro mamy odblokowane przejście do kolców, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przez nie przejść. A, tu przed nami będzie uciekać kolec i... tu chyba już był, znaczy w sensie w serii Karoshi już był taki motyw. Ale przewidziałem tu pewną rzecz, to znaczy przewidziałem to, że na pewno ten kolec nas nie zabije. A przyczyną naszej śmierci będzie coś innego. Tak jak zresztą zauważyliście. Tu proszę ja was. Najpierw fioletowy. Nie, chyba coś źle zrobiłem. Chodziło mi o to, żeby... a, dobra, najpierw zielony, tak. Najpierw zielony, a potem fioletowy. Mniej więcej w takiej kolejności. Okej. Okay. Teraz częstujemy się bombą i wchodzimy na kolce. Okej, tutaj znowuż musimy zrobić to, co żeśmy robili poprzednim razem, czyli musimy zablokować możliwość temu fioletowemu klockowi, żeby on się nie mógł pojawić. Tak. I teraz, kiedy już przepchniemy ten klocek, możemy sobie wejść w te kolce. Okej, tutaj trzeba oczywiście wyłączyć muzykę, natomiast... ja początkowo próbowałem całkowicie wyciszyć muzykę systemową. Jak się okazuje, trzeba wyciszyć... a. A jednak, ej, jednak nie trzeba. Ej, aż dziwne. Bo powiem wam szczerze, że byłem... Byłem przekonany, że trzeba tutaj wyłączyć muzykę. Okazuje się, że wystarczy po prostu się nie ruszać. No nic. Albo to był błąd gry, bo poprzednio rzeczywiście trzeba było tak zrobić. Czyli nie muzyka systemowa, tylko muzyka bezpośrednio ze strony. A, i tutaj sterujemy naszym Karoshim jak w grze Asteroids i musimy uważać na te zielone klocki, ponieważ one nas wiążą w taki sposób, że musimy zestartować grę, jeżeli chcemy coś dalej zrobić. Okej, okay, te zielone klocki chyba będą się jeszcze pojawiać. Te z kolei znikają, jak widzicie. No dobra. Nie. Takich poziomów chyba będzie z trzy właśnie takie poziomy, gdzie... jesteśmy takim trochę statkiem kosmicznym. Tu z kolei nie pamiętam do końca, którą drogą najlepiej jest podążać. Może górą. A i mało brakowało, żeby to mnie mogło złapać. No. Ale jak nie to, to inne, prawda? Okej. Okay. Jak zauważyliście, tam są dwie drogi, ale bez względu na to, którą byście wybrali, zawsze uda się wam jakoś tam dolecieć. W sensie, zarówno w tym, jak i
podążając tą drogą, jak i tamtą, czeka was śmierć. Tylko, że chyba tamta jest dłuższa, bo to jest taki większy labirynt trochę. No dobrze. Tu już widzę, że trzeba... Ach. Zamysł niby dobry. Może to troszkę wyżej zrobimy. O, właśnie. O tak. Dobrze. Tu pamiętam, że jest trochę coś dziwnego, w sensie... A może to nie to? No bo tak. Musimy sobie... Chwila, po co ja chcę... A, dobra, chyba już wiem, o co tutaj biega. Muszę najpierw zrobić sobie wyjście tutaj. Ale nie chciałem tego wysadzać, nie wiem czemu to zrobiłem. Czyli najpierw tutaj sobie tak zrobimy. Teraz wciskamy ten guzik. Ale nie, no bez... A nie, dobra, można, można. Okej, tak to trzeba było wykombinować. Tutaj powiem wam, że 204. runda to była pierwsza runda, z którą miałem większe problemy. Dlatego, że... Nie skumałem tu jednej rzeczy, mianowicie tego, że... Tutaj... Te skrzynki mogą się przesuwać. Czyli tu jeszcze tego nie widać, ale no na przykład jakbym chciał tutaj wejść, to nie mogę. Te skrzynki mnie blokują, bo nie mogę trzech za jednym razem upchnąć. Ale te skrzynki już jak najbardziej się mogą przesuwać. I ogólnie runda banalna, tylko właśnie trzeba wiedzieć, że tak się da. Okej, z tym miałem też trochę problemu. To jest bardziej taki zręcznościowy poziom, gdzie... Musimy sobie najpierw... Właśnie te portale tak porobić, żeby móc dobrze tam przeskoczyć. Okej. Co tutaj? Co tutaj mnie czeka? Oprócz tego, że można sobie ulepić... Karoshiego. W sensie, można go przylepić do podłogi. Chwila, tu coś taki... Chyba tu muszę najpierw portal zrobić i wtedy... Tak, na pewno muszę zrobić portal na samym początku. Tutaj jakoś. O! Także jak widzicie, te guziki u góry tak naprawdę nic nam nie robią. To jest trochę upierdliwy poziom, w sensie tutaj w zupełnie chyba randomowy sposób, z tego co pamiętam, będą spadać na nas skrzynki. I my musimy właśnie po nich skakać tak, żeby gdziekolwiek móc się dostać. Jak widzicie, małe przesunięcie tych skrzynek powoduje, że tutaj cały system wariuje i one nie są układane równomiernie, ale... No jest to na pewno... Znaczy, to nie jest trudne, ale trzeba troszkę poczekać. Wiadomym jest, że jeżeli teraz spadnę, to raczej będzie cienko ze mną. Mówię o tej wąskiej szczelinie. Tam po stronie lewej jeszcze dałoby się jakoś z tego wyjść. No dalej, no czemu to... Chyba, że... A, tak też można, rzeczywiście. No, jak pięknie. Tutaj pojawia nam się nowa rzecz, czyli pojawia nam się elektryczność, którą możemy właśnie włączyć strzelając w nią naszym portal gunem.
I ona nam włącza... ten oto opiekacz. Także no. Kto zamawiał pieczonego karoshiego, ten go dostanie. I teraz znowuż to samo. A, dobra. Odsłania nam się... odsłania nam się ta elektryczność. Przez chwilę nie wiedziałem, czy rzeczywiście mi się uda, bo byłem w tej zbroi, ale jak widzicie, no metal też dobrze przewodzi prąd. Okej, okay, nasz Karoshi umarł w tym 30 poziomie. No i na tym się kończy. Jeżeli zobaczę, że jeszcze jakiś Karoshi został wydany, no to na pewno go nagram. Bo jak wiecie, samobójstw nigdy za wiele. I cóż... trwało to 16 minut, więc nawet krócej niż się spodziewałem. Ja się z wami żegnam i do następnego.